Będzie jakiś chyba większy zapis teraz. Mam nadzieję, że mi nie wytoczą tu kamienia jakiegoś. A, labiryncik! No, to co? Zrobimy tak, w prawo. Wrócimy sobie. Znowu w prawo. Czucialobeli. Ciekawe. Wrócimy i zobaczymy jeszcze raz w prawo i zobaczymy, gdzie dojdziemy. I pytanie, kto tu do nas strzelał, tak jakby z tyłu. Cholera. Dawać mi tu whisky, bo mi się chce pić. Bardzo. Strasznie mi bolą rany postrzałowe. Dobra, wyjdziemy sobie tutaj i zobaczymy. Wiecie, jak to boli. Taka rana postrzałowa. Skąd? Nie uciekaj, nie uciekaj. O! Do trupa już nie strzela. Do żywego tak. A do trupa? No. Ja już tu byłem, kurczę. No zobaczcie, te pistolety się inaczej ładują. Może to są te Remingtony. Dobrze, i chodźmy tędy. Nie wiem, czy ja dobrze robię. God damn it! Śliska podłoga. Bo ja już tu byłem. Muszę tam dojść, tak? Dobrze by było. No. Jest whisky. Lubię pić. Szkoda czasu. Może jestem w połowie drogi do piekła? No, nie wiem. Możliwe, nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. O kurde! Znowu się coś tam zawaliło za moimi pleckami. Cholera jasna. Piorun. Uroczo. I co? I tam już nie przejdę? Muszę tędy, tak? O to chodziło? Twórcy gry? Piorun drzewo z trzastką, no. No patrz. Idę teraz sobie tutaj jakimiś jaskiniami. Na wszelki wypadek. Tak, to jest to wejście. Preacher, you sure don't seem too damn peaceful. Bardzo fajny tekst. To kurde był. Na pewno będzie trzeba się z nim pojedynkować.
No. Aż to cholera. Mogę już wstać? Cholera i znowu jestem. I znowu jestem pod ziemią, no. Bam, dostał w skroń. Dobra, załatwimy ich inaczej. Mamy kolty. 3, 4, ha! No i tak zebrałem. Cholera znowu. No i co? I całą grę w ten sposób na spowolnionym tempie? Chyba go nie trafiłem. Poprawiłem się. No nic, sobie. Ej, 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 nie strzelamy do pastora. No i byś melonik ci odleciał. No, jakbyś był grzeczny, to może by Mikołaj przyniósł prezent. Tak to nie. Już ty, kurde, z ciebie ciężko zobaczyć. Proszę bardzo, w wąsy, prosto w wąsy. Najczulszy punkt mężczyzny. Dlatego nie noszę wąsów. Nie, to nie są Remingtony. Od razu już mówię, poznałem. Remington wyglądał inaczej. Hey, preacher! When you get to hell, tell him that's it! Tutaj skądś jeden strzelał. I tam. Bo tego nie trafiłem. Chyba nikogo nie trafiłem, kurde. Chcesz dostać w żołądek? Proszę. Aż beknął ze wszystkiego. Oczywiście miałeś shotgun, tak? Pamiętam właśnie z Quake'a Westerna trzy rodzaje pistoletów, które właśnie w bardzo różny sposób się ładowały. Były kolty, gdzie pociski się pojedynczo wtykało w dziurkę. Bębenek się nie otwierał. Teraz co jest? Co to ma być? Chciałem tu wejść. Proszę mi pozwolić wejść, mam prawo tu wejść. Co to ma być? Nie, to mi się nie podoba, no halo. Dobra. W 5. Dobra, jak najbardziej nie o to chodziło. Schodzimy. Schodzimy. Alberci. Ten wygląda, no, wygląda przyjemniej, ale trzeba uważać, żeby się nie potknąć. Tak, kolty się ładowało w ten sposób. W ten sposób jak to się ładowało właśnie te Smith & Wesson chyba. Jeszcze żyjesz? Ale filmowo. No i jeszcze były Remingtony, gdzie w Remingtonach cały bębenek się wyjmowało. Lufę się jakoś łamało, kurczę, coś tak. W każdym razie wymieniało się cały bębenek. Cały bębenek był do wyjęcia. Cały bębenek był do wyjęcia i to się wymieniało.
No i jeszcze te strzelby też i w ogóle shotguny też miały swoje nazwy. Aha, strzelasz do Billy'ego, ja ci tu strzelę do Billy'ego, masz po trice. Jakoś tak po rosyjsku załatwiłem tą kwestię. Nie, no człowieku, z tego się nie wychodzi żywcem, no. Musiał nie mieć mózgu chyba. A? Poznajecie? Zacząłeś się? Poznajecie tą sytuację? No, ale zaraz. Co ja mam zrobić? Zrobić mam coś? Nie wiem, co ja mam zrobić. Mam biec? No to biegnę. All my men are dead. Preacher couldn't have done it all by himself. That's just not possible. A jednak. For all they that take the sword shall perish by the sword. Dokładnie. They call me Ned the Plague. Because I bring death wherever I go. What I want to know is, who the hell are you? I am the right hand of God. I don't care whose hand you are. Fill it, you son of a bitch! Wspaniale, kolejny pojedynek. Uwielbiamy to. Ale jak pamiętacie... tak, wiem. Wciśnij dowolny klawisz. Muszę przestawić sobie mysz. Opcje, kontrolery. Kontrolery do cholery. Wyłącz, ok. No i zobaczymy tym razem, jak mi pójdzie. Swędząca rączka. Tym razem lepiej niż poprzednio, co? Myślę, że się udało. Słyszę cię, synu. Kindred soul. The soul of a murderer. The Lord can hear you. Speak your mind, son. The train will be robbed. On the bridge. They'll blow up the track. Hurry. Nie ma nic bardziej wzruszającego niż nawrócenie tuż przed śmiercią niedobrego bandyty. No może jeszcze tylko malutkie kotki. Nie wiem. Sap, kończony epizod. Zeszło to dosyć długo z nim. Był upierdliwy i nużący dla mnie. Ale mimo wszystko było fajnie. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Zapraszam na następne przygody naszych westernowych bohaterów. A tak na marginesie to jeszcze zaznaczę, że na fali właśnie westernu pożyczyłem sobie od kolegi dwa filmy z Clintem Eastwoodem i właśnie dzisiaj jeden z nich zdzielę, także trzymajcie kciuki za film pod tytułem... Kurczę, nadepnąłem sobie na kabel. Nie, to nie ten film. Bez przebaczenia i niesamowity jeździec. Tak, to mam w repertuarze dzisiaj. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.